Dobra, teraz Marysia zarządza, dokąd jedziemy. To ja mogę. Malinowka. Dobra. Dlaczego? A, malinówka. Mordek, jeżę. Ale dramat. Myślałem, że chociaż się w mieście potłuczę. Gdzie proponujesz? Ominąć tą rzekę. To jest rzeka? No jezioro. To omijamy jezioro i jedziemy z drugiej strony. Ja bym zaczął, nie wiem, czy ty się bawisz w snajpienie na początek, czy od razu uciekasz? Jeden strzał oddaję, jak stoję. No tylko, że to też można przyjąć ze trzy za darmo. No... No nie wiem, no. Co skąd tam? Oni będą wyjeżdżać? Stąd. Nie będą wyjeżdżać, oni będą czekać, aż my się pokażemy, a my czekamy na nich. Tak to się mniej więcej odbywa. Puścimy jeden strzał i spadamy zaraz. Dobra, Paton tu się skitrał w krzaku. No już się coś świeci. No ja się już świecę. 7. Aha, weszło! Sorry? A, to jaki? No, ja w ciemno chyba też. No, te 5-7 zaliczył od razu zgona za 850. Tam jeszcze sobie jeska, będzie strzał w ciemno. Okej. Okay. Oj, 13,75. Cofnij się trochę, bo to już Arta mierzy. No, się świeca. No kiepsko to wygląda. O, jest Bartczat. Tam z tyłu? To jest ten? Tak, tam daleko tam. Co, coś tak przywali. Isusmy. Dobra, no to co, chyba zostaliśmy zamknięci tutaj u nas. No teraz to naszym obowiązkiem chyba tutaj zostać i pilnować tego miejsca, bo zobacz, wszyscy pchali w drugą stronę. No właśnie. No nic, no zostaniemy. Żeby nie bazy nie ten nie zajęli tamci? Mhm. Tak. No chodzi o to, że nawet jakbyśmy się teraz jakoś tak zmienili pozycję, to... Dobra, mogli... 27 od Arty przyjąłem. Mogło być gorzej. Świecę. Tutaj stoi ten AMX i to jest dramat, bo on będzie naświecił całą bitwę, dopóki nikt go nie zbije. Tamten z tyłu. Ten Bartczat mnie najbardziej denerwuje, bo on nas świeci. Nie, ten AMX, po tamtej stronie. Patrz, dostałem od Bartczata. No bo patrz, tam jest skubany. Ale przez coś, stoję za budynkiem. Tam masz te okienka, przez okienko cię trafię. Kurna, snajper roku po prostu, no. Niestety. Zielony Bartczat. O, jest eseteczka. Iż? A masz ją w zasięgu. O, faktycznie jest, dobra. Gąski, strakowałem ci go. O jest. Pink. Nie wiem, to nie ma sensu strzelać teraz do niego. Dlaczego? To i tak go nie przebiję. Bo jest no, tak skok... pod takim kątem, że... Aha, pod takim kątem, że nie da się go tak w miejsce najbardziej... No, ciężko go przebić. Można go w gąsienicy spróbować, ale... To dział nie jest zbyt celne. Drugi raz. Dobra, założyłem złoto. A temu tam ciepnie i ginie. Ja spróbuję jeszcze raz go na gąskim. Dobra. Dobra, ja mam golda. Pójdzie po wieży, to może wejdzie. O, nawet nie musisz. No nic. Przynajmniej coś jakoś to wyszło. Ten AMX już padł, więc możemy... To jest duży plus tej sytuacji. IS-8 nie widać go. Co, ucieczka, spadamy stąd, nie? No czekaj, co tam... O, kurde, ciągle coś mi świeci, bo mnie Arta... Próbuję. Dostałem... Link od Bartczata, w tył wieży dostałem, ale na szczęście zlingował. Kiepsko to wygląda. Co przejedziesz, to... Przeciągam pociski jak magnes, naprawdę. To już się boję w twoje ślady jechać. Maria, co mam robić? Wszyscy chcą w fałkę strzelić. Ja nie mam pojęcia. Bo jakoś tak niby nikogo nie ma, ale... Dobra, spróbuję zrobić tak. Znaczy, w tej bitwie na razie dobre jest to, że oni stracili już 20. Magazynek i esetkę. My mamy wafla, co jest kolejnym dużym plusem. Ale no. Ten Bartczat mnie strasznie irytuje, bo on cały czas nas świeci. I nie możemy nigdzie pojechać? Nie, bo zaraz dostaniemy.
No, Co jeden? jeśli jeździsz w miarę szybko, to możesz ryzykować. No, ja się odwróciłem i pojechałem i udało się przejechać z jednym tylko dingiem. No wiesz, no ja tutaj sobie skrapa niby się nie świeca, a cały czas coś do mnie strzela. Gdzie ten O, pat? i stracili właśnie trzecią dziesiątkę. Strzelę w Nie te słyszę krzaki, górki. może tu siedzi. Wiesz co, Łukasz, ja myślałam, że ta gra jest mniej skomplikowana. A tu trzeba tyle takich decyzji podejmować, takich po prostu. Dobra, co? YOLO, nie? Ale nie jedź przez pole. Nie. Chyba chociaż po polsku to jest RSŻ. Raz się No, żyje, tak? raz się żyje. Wow, świecę się. Albo bym powiedział inaczej, RKŚ, czyli raz kozie śmierć. Też dobrze. To muszę sobie zaktualizować tą wersję. O, ładnie, 803 Arta chyba też strzeliła w Isa. Udałoby się przejechać. Pięknie. No, tylko tam została piątka. No, dobra, w razie czego z górki to już zdążymy podgonić. Spokojnie. My przez Bez tą mojej. wodę możemy jechać? Aha. Lepienie, Byle ale nam tu powiedziałem sobie. dalecy, fałka jedzie na górę. Zobacz. O, pięknie, wótek. Co się tam majestatycznie toczysz teraz? Tak, jadę 13 na godzinę. Możecie popchnąć. Au. Ty się przejmuj tym, bo cię biją, widzę z boku. Koniec, babczat. Weź tam mu wygarnij wamoraka, żeby się uspokoił. A już go strzeliłem w ciemno raz, nie? I chłopak dostał. Dobra. Ale to jest przerażające. Mamy tutaj ISA, mamy esetkę i one się boją wyjechać na jedną 110. To musisz pchty pchać teraz. No, Arta zrobiła robotę, no super. No, a mnie Dlatego. właśnie I Co jest sprygnął C12? za 400. No. Co? Co jest C12? Co było na naszym czołgiem? Gdzie 112? 12. To jest liczba pocisków. Aha. Gdzie ten babczat był? Tu, nie? A Jest tu więc. magnes na pestki ten czołg mój. Kurde, to jest dramat. No każdy chce go dopaść. I Mam strzecił u kolejną was na bułę plecach. znikąd za 480, 430. Lubię takie strzały. Kurde, ten jakiś tam wepchał od razu Tu agresywnie. jesteś, Mendo. O ta, o, przestawił się. Teraz zatańcujemy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź. O, ale poszła klucha w powietrze. Matko i córko. Dobra, Arta zbiła esetkę. Arta tu robotę robi równo. Chodź, będzie teraz drugi strzał. O, zniknął. Czego A mi to długa ta zrobiłaś? bitwa. Długa, no bo ogólnie bitwa na Malinówce są strasznie długie. Bo jak widzisz, cała mapa jest otwarta. Prawda? Wszędzie. A właśnie Wszędzie. nie widzę, że tak. I każdy boi się wyjechać. Aha. Dlatego myśmy tam na początku stali jak te kołki, powiedzmy sobie. Oddaliśmy nam parę strzałów, potem ten samobójcza podróż. Może nas nie trafią. W stylu RSŻ. Tak. RKS. RKS w sumie. RKS Dobra, i masz tego babciata. A, bo to już tu się dokulałeś. no jakoś mi idzie, nie? Dobra, tam jest RKM gdzieś. Strasznie do tyłu. Ja postaram się do tego Isa 8 tutaj wyjechać. No ja tu zaraz na wieżę będę grał, to będę mogli mi cmoknąć w armaty. A, tu już ten Is 8 do was tam podjechał. Zaraz pacyfikuję. Dzień dobry. Dobra, jadę zapolować. O, coś do mnie strzeliło. Ten is trzeci. A, armaty trzeba kończyć. O, kalafior w ziemię. RHM zdingował. O, jest batczat. Ta jest, bo już do mnie strzela. Ekstra. Arta z I Hayek side za scrap, pyk. resztę. Co ty tym Jak isem szło ósmym możesz kalafiorze, mi no. zrobić? Nie zaszli nas? Nie masz szans. A ktoś tam też... Powiedz mi z doświadczenia swojego IS 4 i IS 7, jak masz jego wieżę, to w co trzeba tłuc, żeby go przebić? W czwórkę?
jak masz Isa czwartego, jak teraz jakbyś patrzył w jarzmo, to nad jarzmem masz taki prostokąt jakby. No jest taki mały, taki daszek. Tak, w ten daszek można pchać pestki i we wizjery możesz spróbować trafić. Tylko, że one są strasznie niskie, jak widzisz. A w Isie siódmym? W Isie siódmym, jak jesteś z nim sklejonym, to też po wizjerze. On tam ma z prawej strony wieży taki malutki, malutki wizjer. Dobra, zacznij ten robić damage bardzo ładnie. Bo ja niestety dałem ciała. Arta mi stłukła. Oj, borsuk ze złota. Arham. Dobra, schowa mu się w lesie. Jeszcze jest piątka. Dobra, znajdźcie mi tego borsuka. Borsuk to stoi bardziej przy klapie, ja bym się Artą przejmował. Te 69 pojedzie. O, jest Arta. Tłucz, tłucz, tłucz! Zabij! Dobrze, o! Jeszcze mu się wybuchło. Ale kurde, ostatnio jak był overkill, zrobiłem na obiekcie. Jechał... Boże, MTek? Jeszcze nie dość, że go trafiłem, to jeszcze wybuchł, nie? To dobrze, ja niestety w tej bitwie się w ogóle nie popisałem. No mi też coś nie poszło, szczerze. No ja najpierw jeden strzał nad gościem, a potem drugi strzał kalafior w ziemię. Ja chcę się dać te trzy... O! Powiem tak, bardzo dobra robota artylerii. 5 koła damage'u na stłukane, 1000 expa na czysto. No pięknie to zrobił. Swój chłopak, widać, swój chłopak. 5300. Właśnie dzięki temu chyba zdobył asa pancernego. Co to za medal? Ten? Duży kaliber. A, no tak, no bo... Tak, no, duży kaliber, czyli najwięcej obrażeń z całej drużyny, ale nie mniej niż 20% całkowitego HP przeciwników. No, ładnie się nastrzela, chłopak. Ale ty też ładnie. A, ty stalową ścianę zyskałeś, spoko. Dobra, panie i panowie, dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że coś nam wyszło. Też mam taką właśnie nadzieję, może coś tam może nie grałem, może tymi, którzy z góry strzelają cały czas, to jednak całkiem fajnie. No kurde. Nie, sympatycznie. Ja jak się podszkolę, to będę was zabijać. No, Maria ma swoje konto ogólnie. Niezaktualizowane. No niezaktualizowane. Będzie można plutki na trzy osoby robić. A, już? I będziemy wymiatać na pierwszych tierach. No kurde, taki pluton, wiesz co byśmy robili? Tylko najpierw muszę się, wiesz. Nauczysz się w końcu. Na pewno byś się nauczyła. Muszę mi zaktualizować, co mi zajmie całą noc. No przynajmniej. Dobra. To dzięki za nagranie i myślę do następnego. No ja również dziękuję. No myślę, że na pewno jakoś się zgadamy. Pewnie. Wybierzemy jakieś ciekawe tutaj motywy z jakichś tych bitew. W sumie zapewne podzielę to, wiesz, na konkretne bitwy i wrzucę wszystkie. Nie, no spoko. No i tak myślę, no bo to nie ma co oglądać jednym ciągiem. No właśnie, też tak. To przynajmniej teraz będziemy mogli wystartować z tym, nie?